Witamy Państwa serdecznie, witam Ciebie Ireneusz. Witam również, witam Państwa. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat świadomości. Świadomość to jest yy, właśnie, co to jest świadomość? Czy to jest wiedza o tym, co nas otacza? Czy właściwa interpretacja tej wiedzy? Powiedz nam bliżej, co to jest świadomość? Świadomość to stan, w którym... Jesteśmy na, na ten moment, na tę chwilę. Wielu z nas jeszcze nie wie, czym jest świadomość. Moim zdaniem, każdy, kto nie wie, czym jest świadomość, to znaczy, że sam jeszcze siebie nie poznał i nie czuje. Kieruje się tym, kim się stworzył, odbierając na przykład na wzorcach czy autorytetach, taką ma świadomość. Czyli jeżeli na ten moment jestem świadomy, w, na przykład wyrządzonej mi krzywdy, więc jestem nastawiony na ciągłe narzekanie i bycie ofiarą, więc ten stan świadomości obecnej, chwili, będzie cały czas przyciągał to, że gdybyśmy to odnieśli do momentu zejścia z tego świata czyli moment śmierci który nic nie rozwiązuje, bo nadal będę kontynuował to narzekanie, ten stan świadomości, w którym, w którym przeszedłem na drugą stronę. Więc wszystko zależy od tego, jak siebie traktuję, swoje ciało, czyli ode mnie zależy to wszystko, co doświadczam, ode mnie zależy to wszystko, co widzę, co odbieram swoimi wszystkimi zmysłami. No i oczywiście do naszych zmysłów ma dostęp ta nasza ciemność, która prowokuje nas do różnych zachowań, przez które potem cierpimy. Tak to pokrótce można by powiedzieć, że świadomość jest w nas, nie ma jej na zewnątrz. Na głębszym poziomie natomiast. Gdybyśmy mieli powiedzieć o świadomości, to to co się mówi o tym, że ja jestem. Czyli jest tylko jedna świadomość, a my tylko cząsteczką tej świadomości. I tutaj już nie ma mojej racji, mojej prawdy. To wszystko co robię, to tak naprawdę wbrew tej świadomości i to odczuwam. Wtedy, jako skutek w swoim własnym polu. Czyli głębsze podejście do tego, że jestem świadomością taką, jaką stworzyłem, a ciało zmienia się, starzenie pod wpływem skutków tych różnych i radioaktywnych, i tego wszystkiego, co sami sobie tworzymy przez przyciągane zdarzenia, przez przyciągane Doświadczenie, skoncentrujmy się na chwilę na takiej świadomości zewnętrznej, czyli informacji, które nas otaczają. Chodzi mi między innymi na przykład okoliczności, w których jesteśmy, na ile te okoliczności warto sobie uświadamiać, a na ile nie? Świadomość nasza w danym momencie jest taka, jaka jest. Jeżeli byliśmy Ładowani informacjami zewnętrznymi, czyli cała nasza uwaga była przekierowana na świat zewnętrzny, to ta świadomość jest tak podatnym gruntem do sterowania sobą, że wchodzimy w to, wierzymy, akceptujemy, no i skutki tego będziemy ponosić bo może na ten moment nie są widoczne ale to, to małymi kroczkami zabiera nasze życie, zabiera nasze, naszą radość, zabiera nasze szczęście. Więc, jeżeli jesteśmy skupieni na świecie zewnętrznym, powinniśmy zdać sobie sprawę, że będziemy ponosić tego bardzo poważne konsekwencje. I dlatego odniesienie się do wnętrza, czyli budowanie swojej świadomości przez ja wiem, czyli ja czuję, ja to doświadczam z poziomu, tego, co dzieje się w moim wnętrzu, to zaczyna do mnie przychodzić zupełnie inny rodzaj myśli, zupełnie, zupełnie inny rodzaj energii, która już w mojej rzeczywistości w taki ani inny sposób nie obciąża. Tak to wygląda, ponieważ człowiek, no, a szczególnie ten, który ma rację, zawsze znajdzie winnego, Zawsze zrzucimy odpowiedzialność i to poczucie takiej absolutnej słuszności w podświadomości transformuje się w poczucie takiej absolutnej winy kogoś, kogo obciążymy lub samego siebie. No i włącza to program albo niszczenia winnego, albo samego siebie. Tak więc ta świadomość na jest jakby naszym zwierciadłem, bo musimy się spotykać cały czas z tym, co myślimy, co, na, co, na czym skupiamy uwagę, jak wpływamy sami na kontrolę swojej własnej myśli i swoich własnych emocji. No tak, ale jeżeli rzeczywistość na przykład, wiadomo, że jakiś czas temu, znaczy cofnijmy się na przykład pamięcią do e, wielu lat wstecz, na przykład po II wojnie światowej, świadomość ludzi była zupełnie inna, e, bardzo mało było takich informacji zewnętrznych związanych z procesami, czy to jakimiś procesami politycznymi, gospodarczymi itd. Ludzie nie mieli o tym zielonego pojęcia, a w dobie dzisiejszej informacji Możemy wiedzieć wszystko. I teraz, jakie są, y, 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 albo inaczej, czy wiedzieć o czymś, a być świadomym, to jest to samo, i czy warto wiedzieć, czy sobie uświadamiać? To, co widzimy, tą samą prawdę, to tak naprawdę nie ma jej bo nie widzimy tej prawdy widzimy tylko jakiś punkt widzenia i dlatego tutaj bym raczej zwrócił uwagę na to tą umiejętność odpuszczania tych rzeczy na które nie mamy wpływu mamy wpływ na siebie mamy wpływ na to żeby swoim skupieniem uwagi na sobie tworzyć wysokie wibracje a w ten sposób wpływać na świadomość zbiorową więc skoro nie widzimy prawdy bo jesteśmy ślepi to to co nas oślepia, to te wszystkie fałszywe wartości w naszej głowie, ponieważ my i tak interpretujemy to co dostarczamy sobie przez samych siebie. Czyli mamy potrzebę posiadania racji, udowadniania innym, że się mylą, mamy wiarę w te wzorce, wszystkie przekonania i one właśnie wystawiają nas na cierpienie. To tak jakbyśmy żyli Ciągle w takiej mgle, z której nie ma wyjścia, i my ciągle to zasilamy. I ta mgła jest takim snem, czyli Twoim prywatnym snem o życiu, o tym w co, o tym co myślisz, że wiesz, i te przekonania, które są oparte na Twoich emocjach od dzieciństwa do dzisiaj. To taki masz na swój temat e, takie przekonanie, e, kim jesteś i te wszystkie zasady obowiązujące w Twoim świecie, e, w Twoim środowisku, e, na których oparłeś swoje stosunki e, z każdą osobą, ze sobą, z tym światem zewnętrznym, nawet z Bogiem. Więc cały Twój umysł, jest bardzo obciążony, jest taką właśnie takim, taką mgłą. Dlatego ważne jest, żebyśmy umieli z tego tak korzystać, żeby nie cierpieć. Czyli tak naprawdę nie możemy postrzegać siebie w taki sposób, który dąży do Odczuwania tylko w taki sposób, który dąży do myślenia. Więc zabieramy sobie to wszystko. No i to oprogramowanie w naszej głowie skutkuje bardzo dobrze, no bo wciąga nas wir różnych rzeczy, które przecież ze świata zewnętrznego są tak naprawdę dezinformacją, bo każdy mówi co innego i opieramy swoje mm, zaufanie na jakichś tam autorytetach, a czas tak naprawdę um, autorytetów się skończył. Sami musimy dojść do tej prawdy. Sami ją poczuć. I dopó dopóki nie zobaczymy, kim jesteśmy naprawdę, nie możemy zobaczyć, że, że ta prawda, o której myślimy, przyniesie nam no, coś wyjątkowego. Wszyscy ci, którzy ufali na przykład y, władzy, wierzyli, że teraz po tych wszystkich. Y, manipulacjach, spekulacjach politycznych Tuska i tak dalej, że skończy się. I teraz wprowadzą nową siłę, taką, która tu wprowadzi to prawo i sprawiedliwość. No i zobacz jakie skutki są. Więc na dany moment, to ta wiara w to, co ktoś mówi, w te słowa. Może i przynosi efekt, ale dla tych, którzy, którzy to robią, którzy, którzy chcą po prostu osiągnąć swój własny cel. Więc to, że mamy wgląd do informacji i możemy wszystko wiedzieć, to jest trochę za mało. Tutaj potrzeba naszej, naszego podejścia od tej strony czucia, a nas tym jest różnie. No tak, mówi się, że nieznajomość prawa szkodzi, i teraz w kontekście tego mechanizmu, czy nieuświadomienie sobie okoliczności, w których jesteśmy, również szkodzi? Wszędzie, gdzie doświadczamy braku świadomości, niewiedzy, zawsze to będzie wprowadzało skutki uboczne. Czyli nieznajomość prawa powoduje, że no, zostaniemy skrzywdzeni, staniemy się ofiarą. I tutaj trzeba patrzeć na to szerzej, czyli że powinniśmy w tych kwestiach, których na przykład nie rozumiemy, nie znamy się, nie chcemy tego poznać, bo nie jest to nam po drodze, a musimy, bo sytuacje zmuszają. To opierać się o takie osoby, które, które mają tę świadomość, które robią to na co dzień. I dlatego tutaj trzeba naprawdę być bardzo otwartym na informację zewnętrzną i na tych, którzy mogą pomóc. Ale to nie znaczy, że w aspekcie nie tej, tego prawa, które jest już tak konkretnie. Opancerzone zasadami, tylko mówimy o takich zwykłych sytuacjach, że wierzyć, nie wierzyć, czy to wziąć, czy to nie wziąć, czy, czy w tym y, kierunku pójść, czy w innym. No to tu już musimy słuchać się samych siebie. Więc znajomość prawa, jeżeli nie mamy do tego dostępu, bo to jest. Dla nas coś zupełnie obcego, a jest to celowo wprowadzane, żeby nawet ten język prawa był tak skomplikowany, żeby ta interpretacja przez każdego była inna. Więc, jeżeli ktoś się z tego wycofuje, nie chce w tym tkwić, to korzysta z pomocy. Z pomocy tych, którzy rozumieją to, ten język, rozumieją i znają to prawo, no i dzięki nim można się zawsze wydźwignąć. Natomiast w kwestiach osobistych wyborów. To trzeba naprawdę słuchać się siebie. I tu jest, tu jest właśnie to, że decyzja, którą podejmujemy, jest oparta na naszej wewnętrznej już informacji, świadomości, no i to przyniesie takie a nie inne skutki. Wtedy po, przy rozwiązywaniu się konkretnego problemu będziemy wiedzieli. Na ile to jest prawdą, na ile to nasze świadome działanie jest przynoszące satysfakcję i zadowolenie, a na ile straty? A jak najlepiej czym się kierować w uświadamianiu okoliczności, czy swojego miejsca, czy, czy nawet w poznawaniu siebie? Jaki jest taki najprostszy sposób, od którego można byłoby zacząć? Najprostszym sposobem, żeby wsłuchać się w siebie i doświadczyć mocy tej świadomości, którą jestem, to przede wszystkim skupić się na chwili obecnej, być uważnym. I to jest najtrudniejsze do przeniesienia. Już w którymś z tych wywiadów wcześniej mówiłem o tym, że myśl nasza, jako energia potrzebuje przestrzeni. Czyli jak skupimy się na przeszłości, to zobacz, jaki to jest obszar niesamowity. Od dzieciństwa do dzisiaj. Tam są zakodowane nasze podświadome reakcje, zachowania, wzorce, przekonania, które na nas cały czas mają wpływ. I Łatwo się po tym poruszać i bezpiecznie, ponieważ to są nawykowe różne zachowania, nawykowe podejście do selekcji tych myśli w głowie. Więc to nas przejmuje. No i tak samo przyszłość ma ogromną przestrzeń, wiesz, mamy wyobraźnię, mamy poczucie, że, dziś, że teraz, w tej chwili, w tej sekundzie moje życie się nie kończy, tylko jest gdzieś tam w przyszłości. No to warto pomyśleć o sobie, że wierzyć w coś i tak oddalać to wszystko od siebie, że a, to kiedyś, takie gdybanie, takie, takie podejście do siebie mało odpowiedzialne. No i teraz zobacz, tu mamy przestrzeń i tu mamy przestrzeń, więc na zasadzie hulaj duszo, piekła nie ma. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli chcemy być świadomi, to najważniejsza jest ta obecna chwila, w której teraz jesteśmy. Czyli czy ja siebie czuję, czy ja jestem otwarty na to, co wyrażam sobą, czy też blokuję się, obciążam, wytwarzam jakieś kody z przeszłości, które wytwarzają, czy poczucie winy, niedocenienia tysiąca różnych rzeczy. Więc żeby rozpocząć swoją drogę w kierunku bycia świadomym to najważniejszą rzeczą jest ćwiczyć obecność czyli być w tej sekundzie i być obserwatorem a nie uczestnikiem i odbierać swoje impulsy w ciele swoje reakcje swoje zachowania nic więcej być po prostu obserwatorem czyli ta. Cienka linia, która rozgradza przeszłość od przyszłości, jest tą naszą świadomością. Zobacz, jak ona jest ściśnięta. Popatrz, jak ona nie ma warunków, żeby, żeby na spokojnie to wszystko przenosić. A świadomość to spokój. Świadomość to Akceptacja to bycie w tej sytuacji i rozumieniu jej, ale nie przez to rozumienie, że no tak, rozumiem i się nie angażuję, tylko że jestem w tej danej sekundzie. Czyli uważność. Czyli jak jedziesz samochodem, to skupiasz swoją uważność na postrzeganiu tej rzeczywistości, która jest wokół ciebie, z akceptacją. I w stanie obserwacji, czyli takim, w którym wszystko odbieram, widzę to światło czerwone, widzę przechodzącą osobę, że jest tak ubrana, i to wszystko nie po to, żeby łapać tą ilość informacji, tylko żeby być obecnym i nie, żeby nie wchodziły myśli, które ten natłok tych, tych wszystkich takich naszych zachowań, które powodują, że mam dosyć tych czerwonych świateł, mam dosyć tego korka i się, i się cali, wypalamy w tych emocjach, w tych myślach, obciążamy. No to znaczy, że my jesteśmy kompletnie nieświadomi w sytuacji, przecież nie mamy na to wpływu i nie potrafimy tej chwili, tego momentu, tej sekundy wykorzystać na to, żeby się dobrze ze sobą czuć żeby przejawić się taką aktywnością i, i wdzięcznością za to wszystko, bo, bo po prostu innej sytuacji nie mamy. To nie jest poddawanie się, to jest tak jakbyśmy cały czas stawiali czoło wszystkiemu, co nas spotyka na naszej drodze. I, i czynimy to zło, czynimy to. Żebyśmy coś chcieli, te nasze chcieństwa, te wszystkie rzeczy na nas wpływają, i, i żebyśmy chcieli już być na miejscu, i to, i tamto. I dlatego tutaj umieć odpuścić sobie to i zająć się czymś pożytecznym w tym momencie, żeby podnieść swoje wibracje, żeby być w wyższym stanie świadomości, takim, w którym. To wszystko przez nas przepływa. Akceptujemy. Nie walczymy z tym, że ktoś nam zajechał drogę. To nie wyzywamy, ty taki owaki. Bo jak to zrobimy, to natychmiast przyjdzie prawo zwrotu i za chwilę ktoś na nas będzie trąbił, ponieważ my w danym momencie nie będziemy. Tacy jacy powinniśmy być, ponieważ musimy to doświadczyć, ponieważ na tym skupiliśmy uwagę i teraz będziemy to samo musieli przerabiać. Czyli ta nasza złość spowoduje przyciągnięcie złości. No więc po co to robić? Dlaczego chcemy ciągle tracić? Dlaczego chcemy być ciągle bez tej energii, ciągle żyć na oparach? Dlaczego skupiamy się na tym świecie zewnętrznym i próbujemy ten świat zewnętrzny, w którym w danym momencie jesteśmy, żeby go zmieniać, zamiast wpłynąć na siebie, żeby siebie zmienić, bo natychmiast to powoduje prawo zwrotu, czyli zmienia się ktoś. Więc ta świadomość oparta na skupianiu na zewnątrz, to tak naprawdę. Cały czas opiera się na naszym umyśle, który tak naprawdę jest śmietnikiem, śmietnikiem wszystkiego. Nie tylko wzorców z przeszłości, ale naszych postaw, które tworzymy w każdej sekundzie, bo coś nam nie odpowiada, bo to chciejstwo cały czas po prostu na nas wpływa. I gdybyśmy mieli dotykać samego ego i tej odwiecznej walki, tej myśli z tym, co czuję. To ego jest cały czas oparte o dumę. Jest częścią nas, oczywiście, ale to jest ta część, która jest narcystyczna. Czyli posiadamy ego, ale nim nie jesteśmy. To jest ta część zwierzęcego umysłu. Więc to ego to nic innego, jak taki system myślowy oparty. Na, na naszej niedoskonałości, na naszych lękach. To taki mechanizm obronny ciągle bronić się, ciągle na wszystko wpływać przez te, to tłumaczenie sobie. No i, no i co z tego? To jest wewnętrzny głos, który będzie stale krytykował, oceniał, osądzał nas, innych. I to jest to, z czym musimy sobie za życia poradzić? Czyli nasza świadomość, jeżeli ma być ta, która daje nam szczęście, bo to jest jedyne, bo to jest najczystsza energia, no nie ma czystszej, bo ona dokładnie określa nas w tej sekundzie, kim jesteśmy. Więc jeżeli będziemy opierać, na świadomości, że to wszystko, co do nas przychodzi, jest nam potrzebne, żebyśmy my mogli w tej sekundzie to poczuć i nasza reakcja na to pokazuje nam ten stan świadomości. No więc, jeżeli wiemy, że przez taką sytuację. Krzywdzimy siebie, to znaczy, że nadal jesteśmy nieświadomi i nadal będziemy to robić, ponieważ budujemy walkę wewnątrz siebie. Te odzywają się nasze żądze różne i to zaczyna nas coraz bardziej ściągać w dół, ale my wiemy, że my mamy rację. No ale. Co z tego, że masz rację, jeżeli ta racja jest oparta na nieświadomości? Przecież człowiek mający rację zawsze będzie znajdywał winnego. Ale to żadnego problemu nie rozwiązuje. Żadnego. Więc tutaj tak ważne jest, żebyśmy zdystansowali się do tych naszych ocen, zdystansowali się do tego, do tego świata zewnętrznego. A stworzyli sobie warunki do bycia tu i teraz, odbierania tej chwili i przejawiania się nią właśnie przez przepływ, przez to, że ma prawo istnieć to i jak ja na to reaguję. Czyli ważne jest to, że jeżeli reaguję. Obciążająco, denerwująco, wprowadzą napięcia, gniew, żal i te wszystkie inne formy niskowibracyjne, to przecież mam prawo do tego. Mogę to robić, ale no niestety z tego świata się nie wyjdzie. Jest to świat, który cały czas będzie się przejawiał takimi sytuacjami. Więc, żeby wyjść i wejść w tą świadomość, to Trzeba skupić swoją uwagę na swoim wnętrzu, odpuścić te wszystkie rzeczy i spojrzeć na nie z, zupełnie z innej perspektywy: tej perspektywy, która daje szczęście, daje spokój, daje normalność. Tak to wygląda, więc, kontrola myśli jest tutaj nieodzowna. To nie życie przynosi nam takie doświadczenie, tylko nasz umysł interpretuje tak doświadczenie. Czyli tak naprawdę umysł zajmuje się, można by powiedzieć, tak jak z narkotykiem, halucynacją. Także tutaj popatrz, jak, jakbyśmy dotknęli emocji, to w trakcie powstającej emocji, wystarczy, że ją nazwiesz i powiesz, że czujesz teraz swój, swoją złość, swój stres, napięcie, lęk, to ta reakcja dociera do twojego jądra, tego migdałowatego, do tego centrum neandertalczyka, tak to jest nazywane, które jest odpowiedzialne za strach i reakcja się zmieni, i w przeciwnym wypadku dalej umysł będzie jakby kontynuował w takich sytuacjach to zagrożenie, czyli będzie je dalej przenosił. I dlatego trzeba wszystko określić, trzeba wszystko nazwać, trzeba uwalniać swoje to wszystko, co się dzieje wewnątrz Ciebie, każda emocja, żeby była uwolniona, czy dobra, czy zła. Nazwij ją, określ, wyraź ją. Powiedz, co czujesz. Nie bój się tego. Nie obawiaj się, że coś stracisz. Bo zawsze nasze, nasze takie oczekiwania y, płyną w tym kierunku, żeby czy kogoś nie zranić, y, czy w in, inne formy, a tak naprawdę cały czas siebie ranimy, bo to wszystko dzieje się w naszym świecie. Tak więc warto skupiać uwagę na tym, żeby już panować nad sobą, i nie cierpieć już dalej, nie bronić tych swoich przekonań, bo ciągle tylko na nie stawiamy, tak jakbyśmy nie mieli nic innego. Ale jak to się poczuje w tym stanie nowej świadomości, w tym momencie, że jednak odpuszczam wszystko, zachowuję uważność, to wtedy zobaczymy to, że. Ten świat wygląda zupełnie inaczej. Tak więc to tylko przez własne doświadczenie możemy do tego dotrzeć, bo tak naprawdę nie istnieje koncept niczego, żadnego szczęścia, i tak dalej. Ale jest oczywiste, że jeżeli opierasz wszystko na miłości, czyli cały nasz dualizm, to tak naprawdę jest wyjściem z tej miłości. Bo tworzy się przeciwieństwo oparte na lęku, na strachu i tak Więc te dwa przeciwieństwa cały czas się znoszą. Ale jak wchodzimy w tę miłość, tę bezwarunkową, no to nagle znika to wszystko. Jest tylko jedność. Więc ważne jest to, jak patrzymy. Jak myślimy na siebie i jak reagujemy tym, kim jesteśmy. Bo to jest prawo zwrotu, co widzimy. Więc można sobie tutaj bardzo pomóc przez to, że przekierowujemy uwagę. Uwagę na to, żeby na spokojnie przeżyć tę chwilę, ten moment, a nie denerwować się, nie wkurzać, nie. Patrzeć na kogoś, jak ktoś postępuje, albo komuś zazdrościć, albo cokolwiek, tylko skoro komuś się to udało, to też do tego dążę swoimi małymi kroczkami, cały czas siebie akceptując, bo mam prawo do tego wszystkiego, co stworzyłem wcześniej. I teraz, jak ja wchodzę w tą teraźniejszość przez uważność, to zaczyna się ten świat, który mnie cały czas prowadził, nagle zaczyna się rozpuszczać. Nagle zaczynam mieć coraz bardziej pustą głowę. Zaczyna się spokój, czyli ta świadomość wow, teraz to czuję. Jestem spokojny, wszystko odbieram i do tego nic nie mam, tylko umiem to tak przenieść, żeby mi to przynosiło szczęście. Radość. Czyli miłość pozwala, abyśmy byli szczęśliwi. Mówiłeś teraz, że żeby ufać okolicznościom, w których jesteśmy, na tyle, żeby sobie je uświadamiać, przyjmować wszystko takim, jakim jest i tak dalej. Ale w sytuacjach, w których człowiek ma problemy na przykład emocjonalne typu niecierpliwość, zdenerwowanie i tak dalej, i tutaj stojąc w korku okazuje się, że dzieje się coś takiego, że musi stać Dłużej niż, niż planuje, czy no, cokolwiek go denerwuje, musi to akceptować, bo nie ma wyjścia. Na ile ufać sytuacjom y, tego typu, żeby. Podejmować na przykład zmianę swojego działania, że aha, skoro tutaj nie mogę czegoś zrealizować, no to ufam tej sytuacji i zatrzymuję się w miejscu. Albo podejmuję decyzję, że działam w innym kierunku, żeby swoje cele przyspieszyć, zrealizować. To jest bardzo ważne, żebyśmy w danym momencie, kiedy no, podłączmy się do tego przykładu, w którym. Jedziemy samochodem i jest korek, a musimy być gdzieś tam na czas. To jeżeli wejdziesz w stan spokoju, odpuszczenia, zejdzie napięcie z Twojego ciała, i w tym momencie poczujesz, że jesteś już na miejscu, jesteś niespóźniony, że jesteś, że jesteś normalnie na ten moment, który masz być. I odpuścisz to i będziesz dalej w spokoju i w zaufaniu do tego, co, co poczułeś i zostawiłeś to w spokoju, to to się przejawi. To okoliczności tak się, tak Ciebie poprowadzą, że to się zmieni. Ale jak będziesz czuwał nad tym, czy to na pewno prawdą, czy na pewno zdążę, czy to, czy tamto, to absolutnie to się nie wydarzy. Czyli Ważne jest, żeby każda osoba, która przenosi ten, tą dużą ilość emocji tych napięć, żeby pracowała ze sobą, ponieważ te emocje tylko wprowadzają blokadę, to przez to właśnie spóźnimy się, to przez to właśnie pojawiane są różne gruzy po drodze, a jeżeli nawet Byśmy byli świadomi, i, i naprawdę nasze okoliczności są takie, że przyciągamy tylko dobro, a jednak okazuje się, że ląduję w korku, to będąc nadal spokojnym i świadomym, to pozwalam sobie na bycie tej sytuacji, przez którą może i się spóźnię, może i coś innego się wydarzy, ale to jest mi potrzebne ponieważ ja nie wiem z poziomu umysłu dlaczego tak sytuacja się zdarzyła natomiast może być ochroną mnie że właśnie ten przystanek teraz który mam nie spowoduje czegoś ciężkiego co by wydarzyło się gdybym ja normalnie przesuwał się w niskich wibracjach czyli że zostałem ochroniony przed wypadkiem czy przed jakąś inną sytuacją, której nie znam, ale mam zaufanie do energii, że z jakiegoś powodu przebywam tutaj i to mi służy, a nie że to jest przeciwko mnie. I ten sposób myślenia spowodowałby, że te emocje no, nie miałyby takiego parcia, tego ciągłego bycia, że już bym chciał zakończyć ten podróż, już bym chciał być na miejscu i wtedy będę spokojny. No ale jak mam być spokojny, jak ja jestem teraz w napięciu? No to, to mi tworzy tylko sytuacje, przez które sobie wszystko zabieram. Więc ważne jest to, żeby umieć Zrozumieć tę chwilę, tę sytuację i nie denerwować się na to, nie obciążać się, żeby nie przebywać w niskich wibracjach, ponieważ wtedy tracimy energię. Jak tracimy energię, to jesteśmy więźniami samych siebie. Przez co nic dobrego to nie wnosi, i potem yy, zdenerwowani, obciążeni, coraz bardziej to się rozrasta, rozrasta, no i powoduje, że w końcu przyjeżdżamy na miejsce zdenerwowani, obciążeni, ani nie sprawiamy przyjemności yy, sobie, ani komuś, z kim będziemy od tego momentu. No i po co to? Kiedy wreszcie zaczniemy być odpowiedzialni za siebie? Kiedy wreszcie poczujemy sens tego, że nie warto produkować tych emocji, zasilać ich ciągle w ten sam sposób i mieć usprawiedliwienie, no bo jest taka sytuacja i mam prawo tak się zachowywać? Nie, nie masz takiego prawa, bo okaleczasz siebie i wszystkich wokół i planetę. Więc weź wreszcie za siebie odpowiedzialność i spójrz na tę sytuację. Bez gniewu, bez żalu, bez pretensji, bez tworzenia niskich wibracji, bo nie, nie dosyć, że to robisz dla siebie, to robisz to również dla wszystkich, którym jesteś otoczony, stajesz się przykładem. Ta energia ma wpływ na innych, nagle wszyscy się zmieniają, nagle wszyscy zauważają, że to ma sens. Więc warto na to spojrzeć z tej perspektywy. Przynajmniej ja tak do tego podchodzę i to wymagam od siebie. I przynosi to niesamowite efekty. No pewnie każdy by tak chciał, żeby to w sposób lekki, łatwy i przyjemny przychodziło, a czasami się trzeba ze swoimi wzorcami. Ja rozumiem, ja tak samo te błędy popełniałem. Tak samo byłem, tak jakby miała DHD i wszystko chciałem w tej chwili. Ale to był proces, to nie było, że to się w jednej sekundzie zmieniło. To trwało latami, powolutku, aż w końcu nagle przychodzi ta, ta, to odpuszczenie, ta eureka, to zwolnienie z siebie, z potrzeby zmieniania świata. I tu chodzi o to, żebyśmy my sobie nie przeszkadzali, tylko że jeżeli w tym momencie mam tę niecierpliwość, mam prawo ją mieć, ale już ją akceptuję, bo jestem jej świadomy. Bo wiem, że mi wyrządza krzywdę, że przez to będę miał skutki uboczne. No to dobrze, pojawiła się ta sytuacja, okej, okay. ale. akceptuję ją. Okej, okay. to już jest mój krok do przodu. To jest już coś, co mi pozwala spojrzeć na to z innej perspektywy. Dostarczam sobie przestrzeń. Przestrzeń w tu i teraz. I ona się coraz bardziej poszerza. Te myśli zaczynają już. Być zupełnie inne, ponieważ one same się już nie pchają do mnie w taki sposób jak wcześniej, tylko są rzadkie i jeszcze ja umiem w tej przestrzeni wybrać, z której skorzystać i którą zasilić swoją emocją. Więc warto to robić to czynić cały czas ze sobą każdą sekundę wykorzystać na coś pożytecznego, skupić się na tym, co się dzieje w tym momencie i dać temu przestrzeń, dać temu spokój, dać temu miłość, bo to jest coś, co mi się zrekompensuje, zwrócić tysiąc razy. No okej, okay, ale jak nie wpaść w taką pułapkę uważności, czyli zmuszania siebie, korygowania siebie, że mam informacje, wiem, jestem świadomy konsekwencji swoich emocji, tych negatywnych zwłaszcza i tak dalej. Sukcesem, jak wspomniałeś, jest to, że zaczynam sobie je uświadamiać, ale jak w takim układzie nie wpaść w taką spiralę, Uważności, która mogłaby spowodować to, że za bardzo idę w tym kierunku, żeby siebie strofować i ograniczać. To jest bardzo proste. Nie możemy w tym akcie budowania już tego nowego wzorca na opartym na tej świadomości, że okej, okay, w porządku, wiem, że źle postępowałem i tak dalej i ja sobie będę czynił wyrzuty lub czynił oczekiwania, żeby moja sytuacja już się naprawiła i żeby z tego korzystać, ponieważ ja wtedy zaczynam w to wchodzić, angażując swój umysł, który będzie mnie krzywdził, ponieważ zadawać będę sobie tylko ból. Bo jestem skupiony na tym, żeby osiągnąć cel, więc cały czas ćwiczę to. Tak jakbym wszedł taki mechanizm, w którym mam tę uważność, cały czas skupiam uwagę, żeby, żeby się nie denerwować, żeby to i tak dalej. I w pewnym sensie to możemy zapłacić za to, bo może być zbyt duże przeciążenie umysłu, ponieważ my pracujemy umysłem, a nie sercem. Więc chodzi o to, żeby ta zmiana nasza następowała przez świadectwo skupiania się na sobie i nie wprowadzaniu myśli, nie, nie wprowadzaniu oczekiwania, żeby już być od tego wolnym, bo zasilamy swój negatyw, swoje przeciwieństwo, które jeszcze bardziej będzie nas krzywdziło. Więc nie robimy tego na zasadzie jakiegoś wysiłku, Emocjonalnego i, i intensywnej kontroli, żeby to po prostu się nie przejawiło, bo ta uważność by doprowadziła nas do, do strasznego obciążenia. Tylko wiemy o tym, że to jest i pozwólmy już temu się wprowadzać w nasze życie poprzez przepływ. Z zauważyłem, że znowu się zaczynam denerwować, no i w tym momencie uśmiecham się do siebie. I odpuszczam. I to spowoduje, że następnym razem ten sposób działania, zachowania, i tak dalej, już nie będzie mógł się tak przejawić intensywnie, ponieważ dostał ten, ten stan, to uczucie czyli zmienia się jakby forma tej myśli, bo ona przez ten uśmiech do siebie. Czyli odczucie tego aha, to ten moment powoduje, że to już nie jest tak intensywne, że to już nie jest tak obciążające. I jak czynimy tego coraz więcej, no to coraz bardziej doświadczamy swojej wyjątkowości, że potrafimy sobie z każdą sytuacją poradzić, że jest coraz lepiej. Wow! Tak to wygląda. Wiele osób jest już, na, znaczy może inaczej. Różni ludzie są na różnych poziomach świadomości, i czasami, albo często nawet bywa tak, że spotykamy osoby, które nas inspirują. I teraz narodziło mi się takie pytanie. Z jakich wzorców u innych ludzi? korzystać, żeby siebie inspirować, jakimi wzorcami się kierować na podstawie tego, co obserwujemy u innych albo w jaki sposób to robić. Przede wszystkim w każdej relacji widzimy siebie, czyli to jest nasz nauczyciel, czyli traktować osobę, która jest obok jako nauczyciela, nie wroga. Czyli jeżeli ktoś nawet krzywo na nas patrzy, czy wyraża swoją jakąś tam opinię na nasz temat, to ma prawo do tej opinii, a teraz my tylko skanujemy siebie, co czujemy, czy mamy z tym rezonans, czy nie. Jeżeli mamy z tym rezonans, no to znaczy, że to nas boli, to znaczy, że nasza świadomość i nasze postępowanie wcześniejsze faktycznie wytwarzało jakieś poczucie winy, jakieś różne sytuacje, które no, były dla nas nie najlepsze. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy w takim momencie tylko to traktowali jako o nauczyciel, więc warto o tym pomyśleć. Druga rzecz, że jeżeli już to się dzieje, no to warto na to spojrzeć z perspektywy, jak ja na to reaguję sam sobą, żeby nie dopuścić do oceny tej osoby i nie dopuścić do przeżywania tego, co się dzieje. Ponieważ jeżeli będę to przeżywał, no to jestem ograniczony, no nie mam, nie mam wglądu... Po prostu w swoje serce, tylko w emocje, które, które mnie bombardują i to stanie się coraz gorsze. Więc uważność na tym poziomie. To jest niesamowite, jak patrzymy i widzimy, że tak naprawdę to ta osoba mówi o sobie, bo ma z tym problem. A my współczujemy i Akceptujemy to, bo jest na takim poziomie świadomości, więc ma prawo oceniać i obnażać swoją słabość, ale to nie znaczy, że my musimy to samo robić i stawać się tym samym. Więc zachować siebie jako obserwatora. I dlatego jest tak ważne, żeby siebie nie i, i kogoś oceniać, ponieważ. W ocenie podkreślamy swoją słabość, bo mamy z tym rezonans, a to już o nas mówi. Dlatego nie warto oceniać. I jak patrzymy na tych wszystkich hejtujących, którzy tam do różnych osób jak dobierają się i że tacy, owacy i tak dalej, no to pokazuje to tylko jedno, że, że. Ta hejtująca osoba mówi o sobie, ma problem ze sobą, nie ma żadnych rozwiązań konstruktywnych danej sytuacji, tylko ocenia ją. Nie wchodzi w nią przez miłość, tylko przez to, żeby, żeby komuś zatruć. No i jeżeli my w to wierzymy, bierzemy to do siebie. No to możemy wyrządzić sobie dużo krzywdy, i to jest bardzo niebezpieczne. Dlatego podejść do tego z dystansem emocjonalnym. Ta osoba przecież tutaj się obnażyła, otworzyła, i zostawmy to w świętym spokoju, ponieważ ta osoba za to zapłaci, poniesie swoje konsekwencje. Ale jeżeli my w to wejdziemy, no to będziemy ponosić ponowne y, y, po, podobne. Więc Najlepiej w takiej sytuacji po prostu tej osobie odpuścić, wysłać jej miłość. No tak, ale jednak system, który nas otacza, albo w którym jesteśmy, niejako zmusza nas do tego, żeby wszystko, co odbieramy wszystkie informacje, czy to portale społecznościowe, czy jakieś wyszukiwarki i tak dalej, albo system, który jest w komputerze, czy w komórce, daje taką możliwość, oceń to, na ile gwiazdek i tak dalej, więc te ocenianie innych, czy, czy sytuacji, czy osób, jest jakby takim na porządku dziennym, czy to jest Właściwe. To jest tak, jeżeli ktoś nam powie, słuchaj, daj spokój sobie z tą osobą, bo ona to, to, to i tamto, to ta osoba ma przekonanie wynikające z samej siebie. Czyli jest oparte tylko i wyłącznie na konsekwencjach wynikających z, z tego energetycznego połączenia między tą osobą a drugą. A druga osoba nie ma takiego połączenia, jest zupełnie inne. Więc tutaj zawsze potrzebne jest to, żebyśmy my kierowali się sobą, czyli własnym zaufaniem. Ale jeżeli mamy mnogość ocen, no to tu już trzeba zachować ostrożność, czy zbliżyć się do takiej osoby, czy też nie. Mówimy o mnogości. Natomiast w pojedynczych przykładach absolutnie nie brać tego pod uwagę, bo na przykład ta osoba jest przez to oceniana i krzywdzi ją, ponieważ jest akurat w takich energiach, których nie ma możliwości, żeby, żeby ta osoba była dla niej pozytywna, w jakimkolwiek byśmy to nie brali z jakiegokolwiek poziomu. Natomiast Mówimy tutaj o czymś ważnym: że jeżeli mamy kompatybilność z drugą osobą od strony energetycznej, to to tworzy sytuację, że tak jak tamtej nie mogła pomóc ta osoba, to tej pomoże, ponieważ to wytwarza coś wyjątkowego. Więc tu trzeba kierować się tym, co ja czuję, nie wchodzić w tą ocenę, nie brać jej do siebie. Natomiast jak jesteśmy na portalach różnych, i na przykład chcemy coś kupić i widzimy, że jest ilość gwiazdek, patrzymy, ile jest zakupów. I na przykład, jeżeli tu jest 100 zakupów i, i 4 kreski za 4 gwiazdki, a patrzymy na to, że tam było sprzedanych 2000 i jest 3,5, no to ja bym się bardziej kierował tą. Która sprzedała 2000. Więc to chodzi o to, żebyśmy patrzyli na ten świat zewnętrzny, nie izolowali się do końca, tylko umieli no, przez analizę dojść do tego. Bo wiadomo, że jeżeli mamy ocenić do 5 gwiazdek, i będzie 4,5, a sprzedaży było 30 tysięcy, Wow, no to to jest taki pewniak. No nie, nie nie poniosę żadnej konsekwencji, nie będę miał żadnej straty. Natomiast w pojedynczych sytuacjach, to trzeba się kierować sobą. Nigdy nie słuchać tego, co ktoś mówi, bo to jest tylko jedna osoba, która ma jakieś swoje osobiste wycieczki, bo to jest oparte tylko na jej świecie Na jej przekonaniach, na jej wzorcach, którymi tak, a nie inaczej podchodzi do danej osoby, do danej sytuacji, do danego zakupu, itd., itd. Czyli tu to trzeba rozdzielić, żeby nie łączyć tego ze sobą, żeby wiedzieć, że w sytuacjach, które dotyczą większej oglądalności, większych takich stanów opartych, na, na tej przestrzeni, no to z tej przestrzeni można dla siebie dużo wybrać. Tak bym to ujął. Nie wiem, czy to, czy to dobrze wyraziłem, czy wiesz o co chodzi. Bo po prostu nie można liczyć w pojedynczych przypadkach na kogoś. To już lepiej, jak ktoś nie ma zaufania do siebie, to już lepiej, że kilka osób zapyta albo nawet Bezpośrednio się odniesie, i jeżeli to dotyczy człowieka, to zadzwoni do tej osoby, i, i wyłączyć umysł, i skupić się tylko na tym, co czuje. I już będzie rozwiązanie. Więc mieć tą odwagę, otwierać się, mieć tą odwagę, żeby wymuszać na sobie potrzebę nieasekuracyjną, tylko potrzebę, żeby, żeby stworzyć dla siebie lepsze warunki w danej chwili. To jest jasne i czytelne, co powiedziałeś, ale teraz, tak podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, powiedz Ireneusz, proszę, jak, jak w takim procesie uświadamiania sobie działania, uświadamiania sobie sytuacji tu i teraz, wszystkiego, co robimy, celebrować każdą chwilę i tak dalej, na ile kierować się boską e, intuicją czy boską inspiracją, e, żeby mnie prowadziła? Bo ja mogę coś logicznie sobie poukładać, a jednak gdzieś coś tam, jakiś głos z intuicji mi mówi, a weź to, zmień. Na ile to robić? Przede wszystkim warto skupić się na tym, czym jest logika. Bo widzisz, logika jest nastawiona na wszystko przez taki opór, ponieważ przez logikę chcemy doświadczać wszystkiego, co negatywne, bo logika jest skierowana na praktyczną stronę, taką, w której my chcemy coś naprawić. Czyli jeżeli skupiamy się w stosunku do rzeczy, przedmiotów, urządzeń, no to bardzo dobrze. Ale jak z logiką kierujemy się na człowieka, to współczuję, bo człowieka nie naprawisz, to nie jest lodówka. To jest określony system, który zawiaduje swoimi własnymi energiami. I jeżeli będziesz chciał ten system zmienić, to tylko oberwiesz. Czyli skupienie logiki idzie zawsze w kierunku negatywnym czyli że na przykład skupisz się na ścianie, o jest poplamiona, będziesz chciał ją naprawić, czyli wyczyścić tą plamę i lub przemalować. Natomiast z człowiekiem tego nie zrobisz. Więc musimy bardzo uważać na tą strefę umysłu opartego na logice, ponieważ będzie bardzo no, krzywdził i przyciągał sytuacje coraz trudniejsze. Czyli jeżeli karmimy kogoś swoimi negatywami, czyli zależy nam na tej cudownej, wspaniałej osobie, którą tak bardzo kochamy, i będziemy jej cały czas zwracać uwagę, bo naszym zdaniem ona będzie tysiąc razy lepsza, jak będzie tak robiła, jak ja uważam, no to tej osobie współczuję, bo ten, ta relacja się rozsypie. Ponieważ karmi ego tej osoby i ta osoba staje się coraz gorsza, zamiast coraz lepsza. Bo jako nauczyciel pokazuje tej osobie, że idzie w złym kierunku, bo dopó dopóki nie będzie jej wysyłała miłości i nie skupi się na tym, co ma pozytywne, no to tym samym będzie siebie krzywdziła. Więc warto zrobić wszystko, żeby dawać pozytywną energię drugiej osobie, po to, żeby mogła naprawiać swój własny świat, ale nie ja. Więc daję jej siłę, daję jej moc. Na tym to polega. Czyli wspieramy, kochamy tę osobę, bez względu na to, jakie błędy popełnia. I wtedy zmienia się w niej to wszystko i przestaje robić to, co wcześniej robiła, mimo że jej nie zwróciłem uwagi, mimo tego, że, w, czy, że nawet mogła nie wiedzieć o tym. Ale to się dzieje na poziomie energii. No więc nasza Droga w kierunku naprawiania y, ludzi no, nie jest dobrym tym. Możemy tylko mówić wtedy o, o czarnej, ciemnej stronie, gdzie manipulujemy, kombinujemy, no i ci ludzie y, potrafią to robić, co robią z nami w tej chwili, ogólnie na świecie, i dlatego trzeba tutaj dużo mocy własnej. Generować, żeby no, nie popaść w te wszystkie rzeczy, którymi karmią. Więc ta dezinformacja, która ma miejsce obecnie na świecie, służy temu, żeby, żeby po prostu ludzi jakby zapędzić odizolować pozamykać w swoich własnych światach, i oddzielona dusza wtedy nie ma. Możliwości reagowania na tę rzeczywistość, tylko brania jej taką, jaką jest, i stawania się niewolnikiem. Dlatego wszystko zróbmy, żeby właśnie ten umysł logiczny wykorzystywać w poruszaniu się po tym ziemskim życiu fizycznym, ale nie w stosunku do drugiego człowieka, bo, bo po prostu to jest zbyt obciążające. Lepiej zapytać, lepiej porozmawiać. Lepiej wspierać taką osobę, czyli osoby, które są tymi największymi tyranami, są najtrudniejsze, najcięższe, to tak naprawdę najwięcej potrzebują miłości, bo życie im tego nie dało i nauczyły się żyć w tym świecie w taki sposób. I można im pomóc. Ale często chyba bywa tak, że też nasze oczekiwania wobec drugiej osoby w relacjach, zwłaszcza, Głównie obrazują i tak wnioskuję z tego, co mówisz, to jakie mechanizmy są w nas, czyli jakie są we mnie, jeżeli ja próbuję, czy, czy chcę coś wyegzekwować od drugiej osoby, to tak naprawdę działam w takim egoistycznym swoim własnym interesie, a nie dla dobra tej osoby. No oczywiście. Zgadza się. Czyli popatrzmy na to, że jeżeli mamy swoje chcieństwa, mamy swoje egoistyczne wycieczki, czyli chcielibyśmy zmienić y, drugą osobę, żeby ona postępowała tak, jak my uważamy, i jeszcze ona uważa, że jest cudowna, wspaniała i tak dalej, bo poucza tą osobę dla jej dobra, no to od takiego dobra jest piekło wybrukowane. To tak, jakbyśmy y, cały, cały czas uważali, że załóżmy personalnie tam Hitler był złem a tak naprawdę to stajemy się tym samym czyli trochę dużo już jak dwie osoby byłyby takie same bo mogłyby dużo krzywdy wyrządzić więc nie do końca w tym jest to co powinniśmy, czym powinniśmy się kierować ponieważ tak naprawdę zabieramy sobie Normalność, zabieramy sobie wolność, zabieramy sobie coś, co tego związku nie utrzyma. To tak jak nawet z przywiązaniem do kogoś, że kogoś tak bardzo kochamy, że nie potrafimy bez niego żyć. No to ta sama sytuacja. Ona nas po prostu obciąży, ponieważ wymuszamy na tym, żeby stracić wolność. I im bardziej ją tracimy, tym bardziej cierpimy, tym bardziej nie możemy doświadczać normalności związku. Czyli na poziomie naszej świadomości, jeżeli zakwita egocentryzm, egoizm, to, to jest cudowna droga, ale w kierunku samotności, w kierunku bycia dla samego siebie, ponieważ sami siebie izolujemy, ponieważ jest to. Źródło niezależności, źródło, w którym nasz sposób postępowania, egzekwowania, funkcjonowania będzie cały czas prowokował do tych zachowań niezależnych, na których nie utrzyma się żadna relacja, bo nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Jeżeli są dwie osoby, no to już. Jeżeli nie mamy tej potrzeby komunikacji, otwartości, yy, współpracy, yy, empatii, współodczuwania tego drugiej osoby i kierowania się na potrzebę dawania. Bo im więcej dajemy, tym więcej do nas wraca, a im bardziej chcemy, tym bardziej stajemy się samotni i, i ciężcy dla swojego życia, to Zrobić wszystko, żeby zauważyć to w sobie, żeby, żeby ten egoizm nie przejmował nas, żebyśmy zobaczyli, że jaka to jest radość i szczęście, jeżeli możemy skupić się na drugiej osobie i dla niej coś zrobić. To jest niesamowite, to, 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 to natychmiast tworzy to połączenie ze źródłem, to że przez to mamy wysokie wibracje, to przez to mamy tę radość, to przez to mamy tę moc, bo jeszcze raz powtórzę: im więcej dajemy, tym więcej mamy. To jest nasze bogactwo. A jak jesteśmy takimi sobkami, to będziemy się izolować, zamykać. I będziemy uważali, że świat jest B, a nie rozumiemy, że my jesteśmy B, bo to, co chcemy dać temu światu, nie pochodzi z potrzeby dawania, tylko z potrzeby brania. W procesie uświadamiania sobie własnej świadomości, rozwoju poziomu świadomości, celebracji każdej chwili, w której jesteśmy, na pewno pomagają nam różne. Warianty związane z informacjami, które nam przekazałeś w poprzednich audycjach, za co ci bardzo Irenę już dziękujemy. Natomiast, jeszcze na podsumowanie dzisiejszego mm. spotkania, proszę Ciebie, żebyś powiedział tak e esencjonalnie takie przesłanie dla osób, które. Które gdzieś tam zaczynają, albo nie do końca są pewni, czy robią coś dobrze. Ja zawsze będę starał przekazać to, co dotyczy miłości, ponieważ jeżeli nie mamy tej miłości, nie odzajemniamy, to będzie cały czas naszą szkołą. I jeżeli nie mamy prawdziwego dążenia do połączenia ze sobą, to nieodzajemniona miłość będzie przynosiła nam tylko mękę i zniszczenie. Czyli jakakolwiek interesowność zabija miłość. Człowiek wewnętrznie interesowny nie umie kochać. Jeśli jednak pokocha, to uczucie miłości czyni go nieszczęśliwym, i im silniejsze jest to uczucie, tym szybciej może zachorować. Dlatego ludzka miłość jest tak jakby skierowana na przenoszenie genów, na oddawanie, na interesowność. Ale z poziomu tej ludzkiej miłości tak naprawdę pojawia się tylko ciało. I dlatego Warto zrozumieć, że ten pierwiastek zwierzęcy, który jest w nas, to nie wystarczy, że potrzebna jest ta boska miłość. I dlatego potrzebne jest nieustanne takie oddawanie z siebie tego czucia, kim się jest i jak dostarczamy to na poziomie otwartego serca, to przynosi to niesamowity efekt, ponieważ rośnie zarówno energia moralna, jak i energia, która będzie prowadziła, w której nawet nie trzeba podejmować decyzji, ponieważ one same będą się przejawiały, bo, bo jesteśmy w wysokich wibracjach. To jest tak, jakbym powiedział właśnie w tym momencie, wychodzimy z Matrixa. Dlatego, człowiekowi dobrodusznemu, twórczemu, pracowitemu, łatwiej jest zachować miłość, niż skąpemu, leniwemu, zawisnemu. To powiedział kiedyś Łazariew, i wziąłem sobie to głęboko do serca, że warto. Dać, bo jak dajemy siebie całym sobą, bez spekulacji, bez jakichkolwiek obciążeń, to będziemy dzięki temu przyciągać sytuacje, które nas same będą zaskakiwały. Jeżeli nawet nie od tej osoby, na której by nam zależało, bo może pojawi się nasze chcieństwo. To otrzymamy to z boku. Więc, w skrócie mówiąc, podsumowując wszystko, to miłość jest najważniejsza do siebie, uważność chwili bycia obecnym, bo ta obecność tworzy z nas obserwatora. Czyli wszystko odbieramy wszystkimi swoimi zmysłami, na ile potrafimy. I ten stan rzeczy powoduje, że doświadczamy zupełnie innego stanu, niż tego, który nas przekierowuje na zewnętrze, żeby sobie dosolić, żeby siebie obciążyć, żeby siebie ograniczyć, żeby być w napięciu, żeby wytwarzać emocje, pobudzać się wszystkim, co, co jest przeciwko nam i tracić energię. Bo tworzymy własne niewolnictwo, i na pewno nie wyjdziemy z tego Matrixa. Tak to w skrócie można byłoby y, w, zrobić, ponieważ oczekiwanie jest zależnością. Czyli im bardziej czekamy na coś, tym bardziej budzimy naszą nienawiść, nasze, nasze żądze, bo oczekujemy tego, ale przez to oczekiwanie tracimy cały czas energię. Więc powinniśmy w tym momencie wyłączyć to, nawet zadzwonić do tej osoby, wziąć na przykład, porozmawiać z nią szczerze i zakończyć ten akt tego gniecenia, tego niszczenia, tej, tej nienawiści po prostu, bo, bo tam nie ma tej komunikacji, tam nie ma nic, tam jest tylko własny osąd. Więc uczymy się cierpliwości. Uczymy się uważności, uczymy się tego spokoju, i przez ten spokój doświadczymy wszystkiego, co najlepsze. I tego wszystkim życzę z całego serca, żeby właśnie to poczuć i tym się stać. To wtedy tym, kim się stajemy, to do nas wraca i tworzy takie, a nie inne środowisko, więc warto dla siebie to zrobić. Bardzo. Ci dziękujemy, szanowni Państwo, świadomość to proces, proces, o którym nam dzisiaj powiedział Ireneusz. Bardzo Państwu dziękujemy i Ireneusz dziękujemy Tobie i zapraszamy na. Ja również dziękuję wszystkim i do miłego zobaczenia, znaczy do kolejnego wywiadu. Tak jest, dziękujemy bardzo.